Gość z imieniem pana Janusza, z urodzin w zasadzie, proszę państwa. To są w zasadzie imieniny i urodziny, w zasadzie w jednym. Tak, urodziny są 27 października, imieniny są zawsze w listopadzie. Dwa lata temu pan Janusz dostał ode mnie i od moich przyjaciół to herb. To jest herb Stołecznego Miasta Warszawy, Serenka. Herb jest wykonany ręcznie przez siedleckiego artystę. Tutaj gdzieś jest taki znak, tutaj. Aha, tak. Metaloplastyka, Siedlce, Bernard Nowakowski. Ten herb jest wykonany przez pana Bernarda. Jest to tata mojej koleżanki Ani, który wykonał ten oto herb. Wiedział, że trafi on do rąk pana Janusza. Był to dla niego zaszczyt, że mogliśmy go z kolekcji pana Bernarda zakupić i podarować go panu Januszowi na imieniny w 2010 roku. Jest to serenka warszawska. Proszę się jej przyjrzeć. Jest to z blachy. Nie wiem, jakim sposobem wykonane. Jest to dezelowanie bądź fakturowanie. Słaby jestem w tym nazewnictwie. Wiem, że to jest trudna sztuka. Snycerka może. Być może. Jest to trudna sztuka, a pan Bernard Nowakowski zajmuje się tym od wielu lat. Jest artystą, jednym z ostatnich w Polsce, który takie rzeczy robi. Pan Bernard Nowakowski również ma zbiór narzędzi do wykonywania prac kotlarskich. Jest to jedyny zbiór w Polsce. Jest on w Siedlcach na strychu pana Bernarda. Co ciekawe, pan Bernard robi te prace w zasadzie jedną ręką. Także pan Bernard jest bardzo utalentowaną osobą. Zapraszam do zapoznania się z pracami pana Bernarda na stronie www.manuales.pl. O, proszę państwa, tu nasuwa mi się takie też stwierdzenie, że telewizja próbowała wmówić swoim widzom, że pan Janusz Korwin-Mikke ubliżył osobom niepełnosprawnym, ubliżył osobom kalekim, a tu widzą państwo, mają państwo świetny dowód, że osoba, która jest niepełnosprawna, bo nie ma jednej ręki, zrobiła wspaniałe dzieło sztuki i ofiarowała panu Januszowi Korwin-Mikke, także po prostu jedno nie ma nic do rzeczy z drugiego. Z tym, że ten piękny obiekt to nie jest obiekt wykonany przez osobę niepełnosprawną, ale to jest obiekt wykonany przez artystę. Tak, tak. Przez artystę, a to, że ten artysta akurat nie ma jednej ręki, nie ma nic do rzeczy. To jest sprostowanie. Pan Bernard ma obie ręce, tylko jedna ręka nie jest tak sprawna jak druga. Po prostu nie ma 100% sprawności, tak jak druga. I pan Bernard po prostu pomaga sobie drugą ręką, ale nie jest to takie jak po prostu osoby nazwane jako w pełni sprawne. Tak, oczywiście. Ja może bym ten wątek przerwał, dlatego że to jest bez znaczenia. Po prostu patrzymy na obiekt i obiekt jest piękny. Prawda? I obiekt jest piękny, niezależnie kto go zrobił, czy miał sprawne ręce, czy nie miał sprawnych. Po prostu ten człowiek miał sprawną głowę, bo każde dzieło sztuki robi się przede wszystkim głową. Tak mi się wydaje, prawda? A teraz jeszcze wracając do pana postaci, proszę przypomnieć, jak my się poznaliśmy. Poznaliśmy się na marszu, który był bodajże... Marsz Nowej Prawicy, marsz prawda? Marsz Nowej Prawicy, który był około 3 tygodni temu. Tak, to był 7 października. Tak, tak. To była rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dokładnie. I poznaliśmy się pod kolumną Zygmunta, tak, prawda? Tak, poznaliśmy się pod kolumną Zygmunta, mieliśmy wtedy krótką rozmowę. A w ogóle I ta rozmowa jest na blogu na nimagister.pl. Oczywiście, a znam się z panem Wojtkiem z internetu i z reportażu, który się ukazał w 1998 roku. W Trójce. To był głodny kawałek niemagistra. Dokładnie. To był taki reportaż, który zdobył reportaż roku w Trójce. Tak, tak. I wtedy usłyszałem o panu Wojtku po raz pierwszy i już wtedy zwróciłem uwagę na ciekawe poglądy pana Wojtka, z którymi się absolutnie zgadzam. Z tym, że tym razem nie mówmy o mnie, proszę powiedzieć coś o sobie, dlatego że pan mi zdradził, że jest pan w sumie, można powiedzieć, podróżnikiem, bo pan był w wielu krajach świata. Proszę coś na ten temat powiedzieć, jakieś miejsca, jakieś ciekawe przygody, podróże, jakieś spostrzeżenia. Podróże to jest moja duża pasja, podróżuję od lat, od ukończenia szkoły średniej. Mogę się pochwalić, że byłem na każdym kontynencie od Antarktydy. To jest ponad 30 państw świata na prawie wszystkich kontynentach. Teraz jestem w Warszawie.
prowadzi działalność gospodarczą i temu poświęcam całą uwagę. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do podróży i jeszcze pojeżdżę po różnych zakątkach świata. Jaka była najciekawsza przygoda, jaką pan przeżył w tych podróżach? Bo na pewno było wiele, tak? Ciężko wybrać. Trudno powiedzieć, było ich wiele. Na pewno byłaby to przygoda z Tajlandii bądź z Peru, z kraju, który jest zupełnie inny niż kraje europejskie. To na pewno byłaby historia z któregoś z takich zakątków, może z Australii. No to proszę coś w trzech zdaniach powiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy tak naprawdę. W takim razie musimy się mówić na jakiś wywiad w jakimś spokojniejszym miejscu niż urodziny pana Janusza Korwin-Mikke, bo to jest taki gwar, taki szum, że po prostu aż ciężko cokolwiek mówić. Dokładnie. Ale bardzo dziękuję za te parę bardzo cennych zdań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wrócimy do rozmowy. Pozdrawiam.